jeszcze ojcu mogę powiedzieć dwa słowa. Mam wielki szacunek na świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No on pierwszy wspomniał o Poznaniu. Tak jest. Jak został prezydentem. No ja byłam w niego wzięta, jeszcze się naprawdę. Bo tak to nikt przed tym nic nie mówi. Ach, proszę ojcu, bardzo ciekawe rzeczy. Nie wiem, może napiszę, może to po prostu skopiuję, bo mówię, moje wnuki mówią, babciu, napisz. Moje dzieci jeszcze mówią tak samo, ja mam dwóch synów. Mamo, napisz to wszystko, opisz i tak dalej. Nie? No może to opiszę i wtedy bym tam syn by skserował, czy tam na komputerze to napisał, to bym wysłał z Radia Maryja. No dobrze. Dziękujemy bardzo, tak naprawdę. I mamy telefon, jeżeli się nie mylimy. Bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Cześć Boże, witamy. To jest Lunch Radio? Tak jest, radio, proszę ojca, ja właśnie już 26 byłem w Poznaniu, jestem mieszkańcem Rzeszy, z bratem się wybrałem na targi poznańskie, no i tak troszkę widziałem. To były straszne rzeczy. Na przykład przypomniałem sobie dokładnie, jak też weszli z tym okrobionym, biało-czerwonym sztandarem na teren targów, śpiewali różne piśni i patriotyczne, religijne. Śpiewano nawet Marsze Miańce z 1905 roku. No i później wiedziałem, że to były robotnicy głównie. Jak poszedłem na do Baruna posiłek jakiś, też weszła że na tym uczestnicie w takim granatowym, wytartym płaszczyku jakaś pani ładnie ubrana, pewnie może w militarze jakiś, to się pyta, ludzie, co wy robicie? A też spokojnie i odpowiada, my chcemy chleba dla naszych dzieci. I te odgłosy strzałów, jak dochodziły, to było strasznie to słuchać. No a później, na drugi dzień, poszedłem też, bo się zatrzymałem u kolegi, tam u znajomych. I na drugi dzień dopiero wybrałem się z braciem. Jeszcze chyba nie ma w tym, jak Francyzisz. Jak pociąg ruszał, to wtedy Francyzisz musiał to przemówić o tym odrobanej ręce. No ale później taka rzecz jeszcze. Miałem takiego wujka, który był właśnie wtedy w szkole miał politycznie w Komitecie Centralnym, więc przyjechał tam, bo on został tam takim nadzorującym we Wrześniu, bo też się bali, że mi się tutaj gdzieś nie, w pobliżu nie zaczęły wiać jakieś rozruchy i opowiadał, że chodzili się, cały pociąg tych studentów przywieźli, oni nawet chodzili między tymi demonstracjami i tych bardziej aktywnych to kredom naznaczali, to potem mieli ułatwione łowcy w ten. No, znaczy, łowcy mieli zrobione, ułatwione, żeby potem ich aresztować. Widziałem też potem te zniszczone zagłuszaczkę na ubezpieczalni z tego, bo już tam chodziłem tam ulicą Dąbrowskiego, zobaczcie, co tam wygląda. Ślady strzałów na murach, też na takiej wieży przy uniwersytecie, też ślawona była obcinana. No i tak. Takie to były historie bardzo trudne i smutne. I rzeczywiście, jak pan powiedział, taka była wymowa, to nie było, prawda, o jakieś tam wczasy zagraniczne. To był o chleb codziennie powszedni, bo takie były... Ten obraz, ten stan, ten zniszczonej twarzy kobiety spracowanej nie, a taka sobie pani się, więc może towarzyszka, musi być tak, ludzie, co wy robicie? No właśnie. Prawdopodobnie, że towarzyszka. Dziękuję bardzo panu, pozdrawiamy serdecznie w takim razie. Świadka tamtych wydarzeń, panie Karolu, ze Wrześni. Wrześni, parę tych pannej. Wrześni, dzięki Bogu, mamy 5 kościołów. Pozdrawiamy. A przed wojną nie wiem, tylko pana Fielny. No, że Bogiem. Z panem Bogiem, dziękujemy bardzo. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Witamy Was, drodzy rodacy na kontynencie amerykańskim, pozdrawiając w imię Jezusa i Maryi. Zapraszamy Was do spotkania w rodzinie Radia Maryja, która spontanicznie rodzi się pośród nas,
jako odpowiedź wiary i zaangażowania pod wpływem usłyszanego słowa. Przyjmijcie dar Radia Maryja, które dotarło do waszych domów dzięki zaangażowaniu wielu Polaków. Bądźcie apostołami tego dzieła, współtworząc je przez modlitwę, kontakt telefoniczny i wsparcie duchowe i materialne. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy naszych rodaków rozsianych po całym świecie na program dla was specjalnie przygotowany. W tym programie już za moment informacje, serwis informacyjny, potem także informacje o tym, co dzieje się w rodzinie Radia Maryja. Będzie czas również na krótką katechezę, w ramach której usłyszymy fragmentu kolejnego dzieła świętego Alfonsa Marii Liguori o miłowaniu Jezusa Chrystusa w naszym życiu codziennym. Będzie czas na wspólną modlitwę i oczywiście jeszcze dzisiaj felietonów wakacji nie mamy, ale mamy odpowiedzi na pytanie o Słowo Boże. Tak więc gorąco zapraszamy do bycia razem z nami, razem z Radiem Maryja tej właśnie nocy, u was wieczór, a u nas już głęboka noc, więc łączymy się bardzo, bardzo serdecznie. Yeah.
Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Wicepremier i minister rozwoju przedstawił wstępny plan likwidacji OFE. 75% aktywów OFE trafiłoby na indywidualne konta emerytalne wszystkich 16,5 miliona uczestników OFE, a 25% aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Do takiej operacji miałoby dojść na początku 2018 roku. Wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował filary programu budowy kapitału. Jednym z nich mają być zmiany w OFE. Ekonomiści ostrożnie podchodzą do propozycji przedstawionych przez rząd. Profesor Leokadia Oręziak mówi, że na razie jest więcej znaków zapytania. Fundusz Rezerwy Demograficznej to jest, myślę, że krok w dobrym kierunku, natomiast przekazanie do tego trzeciego filara to nie jest dla mnie jasne, na czym by to miało polegać. Trochę wnikając w tę propozycję, wygląda na to, że po prostu wszyscy użyli do wspólnego miałyby jakoś zaciwić te konta pracowniczych programów emerytalnych, do których wszyscy by byli zapisani, natomiast prawdopodobnie chyba można by było się z tego wyciskać w określonym czasie, bo wiemy, że to ma być dobrowolne. Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że plany dotyczące OFE mają służyć temu, by środki wciąż jeszcze zgromadzone w OFE, które zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za publiczne, rzeczywiście były publiczne. Minister rozwoju i wicepremier zaznaczył, że wszystko zostanie zrealizowane, jeśli ten program zostanie w taki sposób politycznie ostatecznie zatwierdzony. Prezydent Polski Andrzej Duda wziął udział w Kielcach w głównych obchodach 70. rocznicy pogromu Żydów. Szef państwa polskiego złożył kwiaty przed tablicą pamiątkową przy kamienicy przy ulicy Planty 7, gdzie doszło do tragedii. W krótkim przemówieniu prezydent podkreślił, że Polska jest państwem wolności, państwem wzajemnego szacunku, dobrego współżycia wszystkich jej obywateli. W wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce nie ma miejsca na jakiekolwiek uprzedzenie. Nie ma miejsca na rasizm, nie ma miejsca na ksenofobię, nie ma miejsca na antysemityzm. I takie zachowania, choćby najdrobniejszym przejawie, muszą być w Polsce w sposób zdecydowany piętnowane, bo tylko wtedy Polska będzie prawdziwie wolnym państwem dla wszystkich swoich obywateli. Prezydent Polski Andrzej Duda podkreślił też, że w czasie II wojny światowej setki tysięcy Polaków pomagało Żydom. Ich upamiętnianie to także ważny element naszej historii, zaakcentował. Potrzebne jest dokładne zbadanie zbrodni w Jedwabnem, powiedział dr Piotr Gontarczyk, historyk i politolog. Do sprawy wraca tygodnik W sieci. O zbrodni w Jedwabnem opinia publiczna dowiedziała się w 2000 roku za sprawą książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi. Scenariusz przedstawiony w pracy budził przerażenie. Jednak wybitni polscy historycy zarzucili tej opowieści wiele kuriozalnych błędów, nadużyć, a nawet fałszerstw. Mord w Jedwabnem zekranizował w filmie Pokłosie Władysław Pasikowski. Doktor Piotr Gontarczyk powiedział, że dotychczas nie zbadano miejsca pochówku ofiar. Jeżeli dysponujemy takim znakomitym narzędziem, jakim jest archeologia i medycyna sądowa, i tych możliwości tak naprawdę się nie wykorzystuje, nie zbadano dokładnie miejsca pochówku tych ofiar zbrodni w Jedwabnem, no to tak naprawdę nie wiemy, nie znamy wielu elementów, bo to na przykład, jeżeli znajdziemy tam amunicję, prawda, broni, się okaże, że ludzie byli rozstrzeliwani, tak, no to jest, zasadniczo zmieniłoby sytuację. Takie sytuacje trzeba po prostu wykluczyć, trzeba to dokładnie zbadać. Naukowiec, odnosząc się do publikacji Jana Tomasza Grossa, stwierdził, że jego książki nie mają nic wspólnego z nauką. W ocenie doktora Gontarczyka socjolog w swoich książkach dopuszcza się nadużyć z pogranicza oszustwa intelektualnego. Od poniedziałku w związku ze szczytem NATO oraz ze Światowymi Dniami Młodzieży w Polsce obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych. Obejmą one granice lądowe, a także porty i lotniska. Polska wstrzymała także działanie umowy o ruchu przygranicznym z obwodem kaliningradzkim oraz Ukrainą. Ponadto od północy z 6 na 7 dzień lipca do północy z 10 na 11 dzień lipca będą obowiązywać ograniczenia lotów dla małego lotnictwa. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podkreślił, że przywrócenie kontroli jest normalną procedurą w przypadku ważnych międzynarodowych wydarzeń i nie będzie powodowało utrudnień. Granice naszego kraju są strzeżone w sposób profesjonalny przez tę Straż Graniczną. Przywrócenie kontroli na granicach w ramach strefy Schengen jest działaniem standardowym, że nie będzie problemu z przekraczaniem granicy, dlatego że służby polskie są profesjonalne, są w stanie w ciągu kilku sekund sprawdzić tożsamość osoby przekraczającej granicę, że te sprawdzania będą dokonywane na zasadzie oceny ryzyka, więc nie każdy będzie sprawdzany, kto przekracza granicę, ale będą to kontrole, które mają charakter doraźny. Polacy wyjeżdżający na urlop powinni pamiętać, żeby zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, który potwierdzi ich dane oraz obywatelstwo. Kontrole na granicach potrwają do 2 sierpnia. W 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim odbyła się ceremonia pożegnania żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego udających się na misję do Kuwejtu. W uroczystości wzięli udział m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Solow. Po uroczystej zbiórce w programie znalazły się okolicznościowe przemówienia, odczytanie postanowień i rozkazów oraz przekazanie kontyngentu w podporządkowanie dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Antoni Macierewicz, szef resortu obrony, podkreślał, że misja czekająca polskich żołnierzy jest szczególna, bo dzięki niej Polska będzie bezpieczna. Za 4 dni w Polsce, w Warszawie, rozpoczyna się szczyt NATO. Historyczne wydarzenie, które zmieni sytuację bezpieczeństwa Polski. Bez was nie byłaby ona możliwa. Wasze loty patrolowe, wasze współdziałanie z naszymi sojusznikami sprawi, że oni będą tu stacjonowani, że będziemy tworzyli jeden wspierający się nawzajem organizm. Zaciągamy dzisiaj jako naród, jako państwo, u was wielki dług. Dziękuję w imieniu Rzeczpospolitej i powtarzam ten najważniejszy rozkaz. Macie wrócić szczęśliwie. Polski kontyngent wojskowy w Kuwejcie zostanie użyty na mocy podpisanego przez prezydenta Andrzeja Dudę postanowienia o użyciu 2 polskich kontyngentów wojskowych w operacji Inherent Resolve. Główne siły kontyngentu w Kuwejcie będą tworzyły 4 samoloty F-16. Będą one realizować zadania lotnicze w zakresie rozpoznawania na potrzeby wsparcia operacji. Polscy żołnierze będą wspierać działania globalnej koalicji do walki z tak zwanym państwem islamskim. Rosyjski sąd wydał pierwszy wyrok za prawdę o sowiecko-niemieckim sojuszu w 1939 roku. Władimir Łuzgin napisał w internecie artykuł 15 faktów o banderowcach, czyli o czym milczy Kreml, poświęcony jest zasadniczo relacjom Rosji z Ukrainą. Mężczyzna napisał, że komuniści i Niemcy wspólnie napadli na Polskę, wywołując II wojnę światową, a więc komuniści i naziści blisko współpracowali. Za to sąd skazał mężczyznę na grzywnę w wysokości 200 tysięcy rubli, to jest blisko 12,5 tysiąca złotych. Według rosyjskiego sądu artykuł rozpowszechnia świadomie fałszywe informacje o działaniach Związku Sowieckiego w czasie wojny. Profesor Wojciech Polak, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, mówi, że rosyjski system polityczny ma charakter totalitarny. Czasami się mówi, że to jest autorytaryzm, jakieś odmiana autorytaryzmu. Moim zdaniem to już oscyluje w kierunku zwyczajnego totalitaryzmu, skoro wolność słowa się do tego stopnia tępi, że każe się ludzi, którzy mówią oczywistą prawdę i to w imię jakichś nacjonalistycznych czy nacjonalistyczno-komunistycznych, można powiedzieć, tendencji w historiografii. To pierwszy wyrok oparty na artykule 354 rosyjskiego kodeksu karnego, który wszedł w życie 16 maja 2014 roku. Przez ponad rok przepis był w zasadzie martwy. Komitet śledczy i prokuratura umarzały nieliczne sprawy wszczęte na podstawie prywatnych zawiadomień. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.
Najważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Litania narodu polskiego. Polska czeka na naszą modlitwę. Za wstawiennictwem polskich świętych patronów i orędowników razem módlmy się za ojczyznę. Fundusze na rozwój. Na rozwój polskiej gospodarki mają pracować pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych. Taki plan ma wicepremier Mateusz Morawiecki. Czytam w naszym dzienniku. Konkurs na serce muzeum. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce ogłosiło konkurs na koncepcję i scenariusz plastyczno-przestrzennej wystawy stałej. Szczegóły w naszym dzienniku. W kolejce po wzrok. Czy grozi nam epidemia ślepoty? Pacjenci ze zwyrodnieniem plamki żółtej oka czekają na szybką pomoc. Epopeja chrześcijańska. Barbara Wachowicz opowiada, jak Henryk Sienkiewicz tworzył Quo Vadis. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Święty Alfons Maria de Liguori. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Kiedy mamy pewność, że trwamy w Bożej łasce, chociaż pozbawieni jesteśmy zarówno przyjemności tego świata, jak i pociech pochodzących od Boga, to mimo wszystko jesteśmy zadowoleni ze swego losu, bo wiemy, że kochamy Boga i że przez Niego jesteśmy kochani. Ale Bóg, chcąc nas jeszcze bardziej oczyścić i ogołocić z każdej zmysłowej przyjemności, by zjednoczyć nas ze sobą całkowicie poprzez czystą miłość, cóż jeszcze czyni? Umieszcza nas w tyglu oschłości i wewnętrznych udręk przewyższających wszystkie inne cierpienia wewnętrzne i zewnętrzne, jakie człowiek może kiedykolwiek wycierpieć. Pozbawia nas świadomości, że trwamy w Bożej łasce. Pozostawia nas pośród najgęstszych ciemności, gdzie bardzo trudno nam znaleźć Boga. Co więcej, czasami osobie, która doświadcza takiej nocy, wydaje się, że Bóg zezwala, by była napastowana przez najstraszliwsze pokusy zmysłowe, którym towarzyszą najbardziej poniżające poruszenia jej władz, lub też wzbudza w niej myśli pełne niedowiarstwa i rozpaczy, a nawet nienawiści do Niego. Ma wrażenie, jakby Bóg odrzucił ją od siebie i już nie słuchał jej modlitw. Ponieważ sugestie diabła są wtedy straszliwe, a pożądliwość rozbudzona, człowiek znajduje się w wielkiej ciemności. Chociaż wola opiera się pokusom, nie umie jednak dobrze rozeznać, czy czyni to należycie, czy też im ulega. Dlatego wzrasta niezmiernie lęk, że utracił Boga, że Bóg słusznie, bo przez jego niewierność w tej walce opuścił go zupełnie. Wydaje mu się, że dostąpił już ostatecznego upadku, że już Boga nie kocha i że Bóg go znienawidził. Takiej udręki doświadczyła sama święta Teresa. Wyznała, że wtedy samotność już jej nie pocieszała, ale stała się tylko udręką. A kiedy szła na modlitwę, wydawało jej się, że znalazła się w samym piekle. Jeśli taki stan dotknie osobę kochającą Boga, niech się nie przeraża ani ona, ani spowiednik, który ją prowadzi. Wszelkie burze zmysłów, pokusy przeciwko wierze, nieufność, a nawet pokusy skłaniające do znienawidzenia Boga, są wtedy tylko lękami, udrękami duszy lub wysiłkami nieprzyjaciela, ale nie aktami woli, więc nie są to grzechy. Osoba naprawdę kochająca Jezusa Chrystusa pełni się im opiera, nie godząc się na nie, ale ze względu na ogarniające ją ciemności
nie umie tego rozeznać i trwa w niepokoju. A ponieważ wydaje jej się, że została pozbawiona łaski, lęka się więc i smuci. Łatwo też zauważyć, że w osobach tak doświadczanych przez Boga stan ten jest tylko lękiem i niepokojem, a nie autentycznym złem. Zapytajcie je, nawet wtedy, gdy są tak zaniepokojone, czy popełniłyby świadomie choć jeden grzech powszedni? Odpowiedziałyby zdecydowanie, że są gotowe raczej cierpieć nie tylko jedną, ale i tysiące śmierci, niż świadomie uczynić Bogu przykrość. W tym miejscu należałoby zdać sobie sprawę z różnicy pomiędzy dokonaniem jakiegoś dobrego aktu, jak na przykład oparcie się pokusie, zaufanie do Boga, miłowanie Go i pragnienie tego, czego On pragnie, a świadomością, że to właśnie czynimy. Ta druga rzeczywistość to jest świadomość dokonania dobrego czynu. Służy nam samym, ku naszej radości. Natomiast cały pożytek tkwi w pierwszej. To jest w fakcie dokonania dobra. Bóg zadowala się pierwszą i pozbawia duszę drugiej, czyli świadomości, że uczyniła coś dobrego, po to, by uwolnić ją od wszelkiej przyjemności własnej, która w rzeczywistości nic nie dodaje do dokonanego dzieła. Bóg bowiem bardziej zabiega o nasz pożytek niż o nasze zadowolenie. Święty Alfons Maria de Liguori. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Czytał Jan Józef Kasprzyk.